Szanowni Państwo, otwieram 28. sesję Rady Miasta Siedlce. Witam wszystkich uczestniczących w sesji w sposób zdalny oraz obecnych na sali obrad. Serdecznie witam mieszkańców miasta oglądających sesję online. W związku z tym, że nie można korzystać z systemu informatycznego wspomagającego pracę sesji, po pierwsze, głosowania będą przeprowadzane w sposób opisany w paragrafie 26 ust. 1a Statutu Miasta. Zacytuję ten przepis. Radni wyczytywani kolejno z listy wypowiadają swój głos, a przewodniczący rady dyktuje do protokołu głosowanie radnego. Punkt drugi. Udzielanie głosu w dyskusji będzie odbywało się w kolejności po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyskusji. W celu ustalenia kworum zostaną wyczytani radni. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Tomasz Araszkiewicz zgłaszał nieobecność. Janusz Cabaj. Jestem. Krzysztof Haberski. Jestem, witam serdecznie. Robert Chojecki. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Kwedoruk zgłaszał nieobecność. Mariusz Dobijański. Nieobecny. Maciej Drabio. Dzień dobry, obecny. Robert Gryczka. Dzień dobry Państwu, jestem obecny. Pan Sebastian Hunder. Pan Roman Ignaciuk. Sprawdzimy, bo był wcześniej zalogowany. Widzimy go. Pan Roman Ignaciuk. Jestem obecny, dzień dobry. Pan Piotr Karaś zgłaszał nieobecność. Pan Andrzej Koc, obecny na sali. Pan Jerzy Myszkowski. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Henryk Niedziółka zgłaszał nieobecność. Pan Maciej Nowak obecny, pani Iwona Orzełowska obecna na sali, pani Monika Polak. Dzień dobry, jestem. Pani Marlena Puzia. Obecna, chętna do pracy, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pani Teresa Sikorska. Obecna, dzień dobry. Pani Hanna Skup. Dzień dobry, jestem. Pani Anna Sochacka zgłaszała nieobecność. Pani Marta Sosnowska. Dobry, witam serdecznie wszystkich. Pan Grzegorz Staręga. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję. Siedemnastu radnych. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w obradach uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum. Osoby obecne na sali obrad proszę o stosowanie się do zasad epidemicznych. Przechodzimy do punktu drugiego. Wnioski do porządku obrad. Wpłynął wniosek prezydenta miasta Siedlce z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad. Proponuję jako punkt 11a podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Domanickiej. Dostaliśmy wszyscy wcześniej uzasadnienie i ten projekt uchwały. Bardzo proszę, przejdziemy do głosowania tego wniosku. Zarządzam rozpoczęcie głosowania i bardzo proszę o wyczytywanie radnych. Pan Cabaj Janusz. Jestem za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Chojecki Robert. Głosuję za. Drabio Maciej. Głosuję za. Gryczka Robert. Pan Robert Gryczka. Ma wyłączony głos. Tak, tak. Wie pani co, nie zauważyłem, miałem wyciszony. Głosuję za. Pan Hunder Sebastian. Głosuję za. Pan Ignaciuk Roman. Za. Koc Andrzej. Za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Nowak Maciej. Głos za.
Orzełowska Iwona. Polak Monika. Sekundę, tylko ja głosuję za. Puzia Marlena. Głosuję za. Sikorska Teresa. Już jestem. Głosuję za. Pani Skup Hanna. Skup Pani Haniu, mikrofon. Głosuję za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Grzegorz Staręga. Głosuję za. Dziękuję. Zaraz. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Proszę bardzo, jest jedna uwaga techniczna. Panie przewodniczący, bardzo zła jakość głosu jest znowu, to znaczy ten głos faluje dosłownie. Raz jest lepiej, raz jest bardzo, bardzo źle. To potwierdzam. Może bliżej mikrofonu. Spróbuję się przybliżyć. No, 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 właśnie. I lepiej. Dobrze. Czy teraz lepiej? Lepiej. Halo, halo, raz, dwa, raz, dwa. Tak, tak, dobrze, dobrze. Dobrze. Super słychać. Przechodzimy do drugiego wniosku przewodniczącego Rady. Jest to wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11b podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/21/94 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 22 lipca 1994 roku w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organów. Szanowni Państwo, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Chaberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Jestem za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Pan Roman Ignaciuk. A. Halo, halo, słychać mnie? Tak, tak, słychać. Poprosimy o oddanie głosu. A. Głos za. Karaś Piotr, nieobecny. Koc Andrzej. Wstrzymuję. Głos wstrzymujący. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Wstrzymuję się. Głos wstrzymujący. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Nie ma połączenia z panią Teresą. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania.
głosowaniu wzięło udział 16 radnych, głosów za 14, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 2. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja na temat działalności Domu pod Kasztanami, Domu Dziecka w Siedlcach. Komisja Sportu i Spraw Społecznych nie wniosła uwag. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. Jest to informacja. Nie głosujemy. Punkt czwarty naszych obrad. Sprawozdanie z realizacji programu osłonowego Pomoc Miasta Siedlce w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Komisja Sportu i Spraw Społecznych nie wniosła uwag. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Pozytywna opinia Komisji Sportu i Spraw Społecznych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Cabaj Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Jestem za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/178/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę i nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie radnych. Cabaj Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głos wstrzymujący. Głos wstrzymujący. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Głos wstrzymujący. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna.
Za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Grzegorz Taręga. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 15, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Aczku, nie wyraźnie cię słychać. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. No lepiej. No teraz lepiej, ale nie było. Postaram się, ale już prawie z mikrofonem się całuję, a wolałbym z żoną. Bliżej mikrofonu. Dwa, trzy. Tam jest na 2 centymetry sitka być. Dobrze, uwagę. Postaram się wypełnić. Już bliżej podciągnę się. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok wraz z autopoprawką. Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji, pozytywna opinia Komisji Kultury, pozytywna opinia Komisji Sportu i Spraw Społecznych oraz pozytywna opinia Komisji Finansów wraz z autopoprawką. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę, więc zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głos wstrzymujący. Głos wstrzymujący. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Głos za. Koc Andrzej. Głos wstrzymujący. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głosuję za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Dziękuję. Głos za. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów za, 17 radnych, głosów za 15, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Siedlce wraz z autopoprawkami. Komisja Sportu i Spraw Społecznych zdjęła z porządku obrad ten punkt. I jest negatywna opinia Komisji Finansów wraz z autopoprawką. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Panie Przewodniczący, mogę dwa słowa? Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Proszę Państwa, ja chciałem tylko przypomnieć, dlatego zdziwiłem się, że Komisja Finansów wczoraj negatywnie odniosła się do tego projektu uchwały, ponieważ podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Sportu wszystkie poprawki, które Państwo radni zgłosiliście, zostały uwzględnione w autopoprawce, więc jakiekolwiek uwagi były rozpatrzone, tak powiem, po Państwa myśli. I chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że o ile finansowanie tych dyscyplin priorytetowych mamy na 3 lata, jeszcze 2 lata mamy załatwione, to o tyle w związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę Rady Miasta 2020
2019 roku z maja, to będziemy, żeby finansować, musielibyśmy powrócić do uchwały z roku 2011, a ta uchwała jest bardziej restrykcyjna w stosunku do towarzystw sportowych niż ta, którą teraz proponujemy, żeby była zgodna z prawem. Także jeżeli naprawdę państwo radni chcecie pomóc organizacjom i dyscyplinom, to bardzo proszę głosować za. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Cabaj Janusz. Jestem przeciw. Głos przeciw. Haberski Krzysztof. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Chojecki Robert. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Przepraszam. Drabio Maciej. Jestem za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Hunder Sebastian. Głos za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Przeciw. Głos przeciw. Nowak Maciej. Jestem przeciw. Orzełowska Iwona. Wstrzymuję się od głosu. Głos wstrzymujący. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Przeciw. Głos przeciw. Skup Hanna. Za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Grzegorz Staręga. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Głosów za 7, głosów przeciw 9, głosów wstrzymujących 1. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 czerwca 2019 roku nr 10/108/2029 Rady Miasta Siedlce w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach w części A. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Panie Przewodniczący, poproszę o głos. Bardzo proszę, głos ma pani radna Marlena Puzia. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Najpierw może zacznę od takiej drobnej sprawy, chyba omyłki pisarskiej, ponieważ w projekcie uchwały w treści pierwszej od akapitu jest błąd numeru uchwały, ponieważ jest łamany na 2029. Ewidentna, myślę, omyłka pisarska, ale warto byłoby ją skorygować. Natomiast co do treści proponowanego projektu uchwały, co do zmiany w punkcie pierwszym, ja osobiście nie mam uwag, jest to dla mnie jasne, oczywiste i klarowne. Natomiast co do punktu drugiego i trzeciego, przyznam się uczciwie, że w trakcie prezentowanego projektu uchwały na komisji miałam wątpliwości i nie do końca rozumiem zamysł i koncepcję tego przedsięwzięcia. Jeśli bym mogła poprosić panią naczelnik, myślę panią naczelnik, tak, o dotłumaczenie, o wyjaśnienie mi do końca, na czym tak naprawdę miałyby polegać te zmiany zawarte w punkcie drugim i trzecim proponowanej uchwały.
Panie prezydencie, kto będzie odpowiadał? Panie naczelnik Kowal. Dobrze. Bardzo prosimy panią naczelnik. Panie przewodniczący, mogę prosić o głos? Bardzo proszę, przed tym jeszcze jak pani naczelnik się połączy z nami. Zanim, bo myślę, że pani naczelnik. Ja zrobię przerwę, panie przewodniczący, bo na pewno pan chce przerwę, tak wychodzę, tak dedukcją. Nie rozumiem. Zastanawiam się, czy nie zrobić przerwy, szanowni państwo, bo otrzymaliśmy tutaj dosłownie chyba pół godziny przed sesją pisma, dwa pisma od mieszkańców. Nie wiem, czy państwo się zapoznali z tymi pismami, czy będzie potrzeba na przykład jakiejś przerwy za chwilę, ale to za chwilę ustalimy. Na razie może... Momencik. Niech pan radny, wiceprzewodniczący Robert Kajewski dokończy. Dałem mu głos, a zabrałem w sumie. Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący. Przede wszystkim właśnie poprosił panią naczelnik i nie wiem, jeżeli państwo radni nie zapoznali się z tym pismem, bo wpłynęło pismo mieszkańców tego regionu, właśnie ulicy Wintera i tam z tego właśnie regionu. I no, jest pismo dosyć zasadne i podnosi kwestie, które stoją w sprzeczności z tą uchwałą. Jeżeli państwo radni nie zapoznali się, myślę, że powinni się z tą korespondencją zapoznać. Ja tylko zacytuję fragment newralgiczny dlatego. Mieszkańcy tutaj w swojej podnoszą w tym piśmie, że zmiany proponowane w tej uchwale tak naprawdę są całkowitym odstępstwem od pierwotnej treści uchwały wbrew intencji rady i wbrew intencji kilkuset mieszkańców, którzy podpisali się pod uwagami do projektu planu. Myślę, że podejmując decyzję należałoby, nawet trzeba zapoznać się z tymi pismami, żeby mieć jakby całościowe spojrzenie na ten problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, głos ma pani naczelnik. Tak, może tam pani naczelnik. Działa, tak? Działają, te dwa górne działają. Dobrze, więc odpowiadam na pytanie pani Puzi, bo to pytanie słyszałam, nim wyszłam z pokoju. Więc odpowiadam. Istotą jakby zmiany uchwały jest wyłączenie z terenów zielonych obszaru w projekcie planu oznaczonego numerami 3.1MW. Ja mam tutaj zawieszony rysunek planu, mogę go przedłożyć, natomiast nie wiem, jak pani pokazać, żeby było to czytelne. Podejdę teraz i pokażę obszar, który jest oznaczony 3.1MW. Mapę trzeba w inne miejsce postawić. Koło przewodniczącego Rady Miasta. Przed stół, bo będzie widać wtedy. Nie tak, nie w tą stronę. Przekręcić trzeba. O tak, o, tylko dalej. Można dalej. Jeszcze dalej, krok dalej. Kroczek dalej, to będzie widać cała mapa. Na górze jest widać. O. Nie, bo to ty widzisz. To państwo radni, to jest moja akurat taka prośba, uwaga, nie wiem jak państwo widzicie, ale w tej chwili jest dobrze. My widzimy. Można by było powiększyć to okienko. Trochę gorzej na sali ci państwo, co są. Oczywiście. Ja widzę dobrze białe tło, ale ja znam ten problem, więc... Bardzo proszę. Więc w tym momencie pokazuję teren 3.1MW. Który proponujemy wyłączyć z terenu zielonego z tego względu, że w większości jest to działka miasta, która by była możliwość zamiany terenów prywatnych, które są w większości, w momencie kiedy będziemy wydzielać pod drogi 3-4 KDD i ulicę Rytla 3-2 KDD. Druga uwaga, która została poprzez zmianę uchwały zaproponowana, to wykreślenie zakazu zabudowy.
zakaz zabudowy spowoduje to, że w obszarze proponowanym w Państwa uchwale, czyli w całym tym obszarze, jeżeli będzie zieleń, to w tym momencie nie będzie możliwości pobudowania drogi ani pobudowania sieci czy innych obiektów. Czy coś jeszcze powinnam wyjaśnić? Tak, panie naczelnik, dopytam się, tak, ponieważ na komisji bodajże gospodarki argumentowała pani, że to jest, chodzi mi o punkt drugi, że wykreślamy wyrażenie terenu 3.1. Ponieważ tam stoi budynek, taki zapis później uniemożliwiłby prowadzenie remontów i tak dalej. Ja rozumiem. Niemniej jednak, czy nie można byłoby pozostawić tego terenu 3.3.3.1 dalej w tym projekcie uchwały, natomiast zawrzeć jakieś obostrzenie, że nie wiem, nie dotyczy to tego budynku już stojącego, istniejącego, wyłączyć budynek w takim razie z tego zapisu. Nie, nie, nie. Troszeczkę coś nie ma zrozumienia. Teren 3.1 MW to jest teren dziewiczy, gdzie nie ma zabudowy. Natomiast w punkcie pierwszy została wyłączona działka, która jest zakwalifikowana do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na której stoi budynek Rytla 11. To jest w obszarze 3.3 MW. Ja teraz pokazuję mniej więcej w którym miejscu. Na terenie 3.1 MW nie ma budynków, nie ma zabudowy, czyli tu nie odnosimy się do tego terenu. Numer nieprawidłowo podanej działki jest w terenie, gdzie jest już postawiony blok Rytla 11. I stąd wyłączamy tą działkę. Natomiast w punkcie 2 dotyczy zakazu zabudowy i dotyczy zmiany przeznaczenia 3.1 MW na zieleń, co proponujemy wyłączyć z tego względu, że to w jaki sposób mniej kosztowne będzie dla miasta wykonanie jakby wydzielenia drogi, wykupu pod drogi, wykupu pod zieleń, biorąc pod uwagę, że tu jest potrzeba odwodnienia tego terenu, o czym mieszkańcy wnioskowali. Pani naczelnik, przyznam się uczciwie, szczerze, może zmęczenie, ale do mnie to jakby nie dociera. Nie bardzo do końca rozumiem całą koncepcję i zamysł tego przedsięwzięcia. Zmiany uchwały, tak? Zmiany, tak. Uchwały przedsięwzięcia. Dlaczego, tak, dlaczego robimy te zmiany i właściwie wyłączamy teraz z powrotem te zielone obiekty, które łaskawie włączyliśmy, żeby pozostały w uchwale mieszkańcom, tak jako tereny zielone, a teraz jest powrotem, jakby próbujemy przywrócić do życia, czyli pod budownictwo, pod drogi, gdzie na przykład uważam, że w zapisie pozycji trzeciej można byłoby tam po prostu dopisać nie z wyłączeniem zabudowy, tylko że nie dotyczy infrastruktury. Powiem w ten sposób, jakoś dla mnie formuła jest tak jakby odkręcona. Dobrze, rozumiem. Zamysł jest tego typu, żeby móc przyspieszyć możliwość wykonania odwodnienia w terenu, czyli możliwość przejęcia prywatnych działek pod drogi publiczne i żeby to było mniej jakby obciążające finanse miasta. To jest tego typu zamysł, dlatego że w tej części terenu 3.1 MW jest w większości teren działki miasta, żeby można było zamieniać się na inne tereny, które powinniśmy przejmować. Stąd jest ten zamysł. Możliwość najszybszego odwodnienia tego obszaru. Taka jest idea. Jeśli można, jeszcze ostatnie pytanie, pani naczelnik, to proszę mi powiedzieć, dlaczego ta koncepcja, ten zamysł jest tak bardzo sprzeczny z tym, co uważają mieszkańcy, że powinno być w tym projekcie i jak rzeczywiście powinniśmy zarządzać tymi terenami. Dlaczego jest tak mocny sprzeciw i opór mieszkańców? Dlatego, że mieszkańcy Rytla 11, którzy mają o blok w otoczeniu za właściwie roślin, drzew, chcą utrzymać ten status, biorąc pod uwagę, nie licząc się z własnościami sąsiednich działek, czyli nie licząc się z właścicielami działek sąsiednich, gdzie są prywatne osoby. Czyli po prostu oni decydują, w jaki sposób powinien być zagospodarowany teren w sąsiedztwie. Biorąc pod uwagę na przykład
Rytla, chyba mówię 28, ale mówię to z głowy, blok, część ich działki, tej jakby społeczności, wspólnoty, jest w obszarze ulicy Rytla. Tam jest zorganizowany plac zabaw. W momencie, kiedy w sąsiedztwie, w tym terenie 3-2, jak Państwo radni zdecydowaliście na zieleń, by była możliwość zorganizowania tego placu zabaw, ale jeżeli będzie zakaz zabudowy, nie będzie tej możliwości. Czyli chcę powiedzieć, że intencje mieszkańców są różne. Różne, natomiast planista, projektując plan, bierze też pod uwagę finanse miasta, w jaki sposób najlepiej coś wykonać, żeby była możliwość uwzględnienia dróg, uwzględnienia sieci, ale również i możliwości finansowe miasta, żeby realnie to przełożyło się na realizację. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, jeszcze jeden aspekt mogę? Bardzo proszę, Pan Wiceprzewodniczący Robert Kojecki. No tutaj muszę po części podzielić zdanie Pani Radnej Marleny, dlatego że moim zdaniem ten zapis mógł brzmieć właśnie z wyjątkiem dróg i na przykład obiektów infrastruktury technicznej. Natomiast ja cały czas mam tutaj mam jakieś takie sprzeczne uczucie, dlatego że tutaj mamy protest kilkuset mieszkańców tego rejonu. W tym piśmie, który w korespondencji do Rady Miasta mamy zapowiedź następnej petycji w tej sprawie. Jeszcze pozostaje nam taka kwestia do wyjaśnienia, Pani Naczelnik. Mieszkańcy w tym piśmie wskazują, że w ramach uzyskania informacji publicznej uzyskali informacje od właścicieli działek, od właścicieli obszaru tych działek właśnie obok, że nikt z tych właścicieli nie zgłaszał się, nie wnioskował o zmianę zagospodarowania. Jedna pani wystąpiła o informację publiczną z pytaniami, którzy mieszkańcy uczestniczyli w trakcie studium procedowanego wcześniej, czyli zbieranie wniosków do studium i do planu. Natomiast trochę bym się z tym nie zgodziła, dlatego że wszyscy właściciele tych terenów, teraz pokazuję 3-3 MW, złożyli uwagę do planu miejscowego, czyli prosząc o zabudowę wielorodzinną, czyli w jakim stopniu uczestniczyli. Natomiast odpowiedzią było, że właściciele tych terenów nie złożyli uwag. Czyli mieszkaniec uzyskał informację, że właściciele terenu powyżej Rytla 11 nie złożyli uwag do projektu planu. Czyli jeżeli ktoś nie reaguje w trakcie wyłożenia planu, to nie ma możliwości głosu. To tak po prostu się przekłada. No, wiele wątpliwości mam na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo się zapoznali z tymi dwoma pismami, które wpłynęły do Państwa dzisiaj rano. Trochę jestem zdziwiony, bo nie mam daty tutaj, kiedy to naboju się pojawiło, ale chyba 26 października, czyli dwa dni temu, czy trzy nawet już, a dzisiaj dopiero otrzymujemy te informacje i te pisma od mieszkańców. Moja propozycja jest następująca. Proponuję 10 minut przerwy na to, abyście się Państwo zapoznali z tymi pismami, a w międzyczasie nie wiem, jaka jest decyzja Pana Prezydenta, bo to jest uchwała Pana Prezydenta, czy wystąpi z autopoprawką, jeżeli chodzi o ten błąd, który się pojawił w tej dacie. Numerze. Tak, numerze. Panie Wiceprezydencie. Dobrze. Czy będzie autopoprawka? Tak, zrobimy szybko. Dobrze, zarządzam 15 minut przerwy. 11:15.
Już sprawdzę. Momencik, panie wiceprzewodniczący. Do 11.15, tak jest. Dziękuję bardzo.
tym wpłynęła autopoprawka do projektu. W tytule uchwały zmienia się numer uchwały 10/108/2029 na numer 10/108/2019. Uzasadnienie: autopoprawka wynika z oczywistej omyłki pisarskiej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Sebastian Hunder. Halo, halo, słuchasz mnie? Ja mam tak, kilka też pytań odnośnie tego pisma, żeby mi pani naczelnik też jakby odpowiedziała. I jeszcze jedną rzecz do precyzowania, bo teraz tak. Dostaliśmy informację od mieszkańców, że zmiany będą skutkowały. Podpunkt czwarty. Likwidacją siedlisk licznych gatunków ptaków i zwierząt. I teraz pytanie, czy pod tym jakby planem zagospodarowania, tym studium wypowiedziały się jakieś ochrony, instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska? Tak, mogę odpowiedzieć, że projektowany plan, który starałam się jakby pokazać w tym obszarze, czyli w tym obrazku, był uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który nie wniósł uwag, biorąc pod uwagę, że widział plan z zabudową mieszkaniowo-wielorodzinną. Tak samo i kwestia dokumentu studium, który w 2013 roku pozwoliło nam tam narysować zabudowę mieszkaniowo-wielorodzinną, uzyskało opinię od Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska pozytywną. Nie wniósł uwag. Rozumiem. A teraz tak, odnośnie punktu trzeciego, likwidacji korytarza ekologicznego łączącego obie strony rzeki Muchawki i zalewu. To teraz według mnie i tego planu, to punkt trzeci jest poza planem zagospodarowania, czyli ten punkt jakby nie dotyczy. Jeżeli mówimy o ścieżce ekologicznej, no to właściwie budynek Rytla 11 na tej ścieżce stoi, więc nie wiem, jak mieszkańcy kwestionują, mimo że mieszkają na terenie, który powinien być korytarzem. Aha, ale ja bym tak rozumiała. Ale z tego, co ja widziałem mapy i byłem na tym terenie, to tam jeszcze jest bezpieczny bufor, czyli odcinek ulicy Wintera prawdopodobnie. Tak, czyli teren wyłączony z zabudowy jest wokół doprowadzalnika, poniżej, czyli można widzieć na zachód od ulicy Wintera. Jest to obszary cenne przyrodniczo. Natomiast te tereny nie zostały do takich obszarów włączone. I teraz jeszcze jedną rzecz odnośnie tego całego planu, tej uchwały. I teraz tak, bo rozmawiamy tutaj na temat wymiany gruntu. I teraz jeżeli odrzucimy tą poprawkę i wróci jakby ta uchwała z 19 roku, że o terenie całkowicie zazielenionym, to jak długo trzeba będzie czekać, żeby odwodnić ten teren? Czy będzie miasto stać na wykup natychmiast gruntów po ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego? Czy po prostu to będzie plan, tak jak jest odnośnie Ganiewskiego? I po prostu czy będą środki, to wtedy przejdziemy do jego realizacji. Ja powiem, jeżeli mamy rozmawiać o tym kształcie podjętym w czerwcu przez Państwa radnych w 2019 roku, to nie ma możliwości w ogóle wykonania dróg ani sieci na tym terenie, dlatego że jest tam wprowadzony zakaz zabudowy tą uchwałą. Czyli można powiedzieć, że nie będzie możliwości projektowania tam dróg ani sieci. Taki jest zapis uchwały. Natomiast kwestia odsunięcia w czasie to właściwie nawet nie będzie możliwości wykonania, czyli podstawy. Dyskutowania o tym, tak. To jeszcze jedną rzecz, bo tutaj tak, rozmawiamy o jednej działce, za którą miasto by się wymieniło, ale tam jeszcze widziałem, że są działki, między innymi ten plac zabaw, który pani proponowałaby na przykład w 3-2 MW budowanie chociażby jakiegoś takiego zamiennika ogólnodostępnego placu zabaw, powiedzmy. Tak, zgadza się, dlatego że właśnie na obszarze ulicy Rytla, tam jest część wspólnoty Rytla 28,
który odcinek należałoby wykupić i w tym miejscu jest plac zabaw. No tak, więc... podniesiony bardzo w stosunku do ulicy Rydla. Tak. Tak jak widziałem. Tak. Aha, i teraz jeżeli zostawimy tutaj zakaz zabudowy poza infrastrukturą drogową, to... To nie będzie możliwe, tak. Czyli teoretycznie będziemy mogli pobudować drogi, a tam, gdzie jest powiedzmy samosiejki, jakiś zagajnik, jakieś tam chaszcze, nie chaszcze i tak dalej, to nie będziemy mogli nic z tym zrobić, bo będzie totalny zakaz. Zakaz zabudowy spowoduje to, że tego placu zabaw w innym miejscu nie będzie można wykonać. Rozumiem. A jeszcze jedną rzecz, dużo tych gruntów jest do wykupienia poza tym, poza tym terenem, który byśmy proponowany jest na wymianę? Z terenu, gdzie Państwo proponujecie 3, 4, około 5000 metrów kwadratowych do wykupienia, czyli pod zieleń i pod drogi. Ja to przedstawiałam w tym dokumencie, który był jako propozycja możliwości odwodnienia terenu Rytla. I tam Państwo mieliście jakby nanoszone takie szarafury, gdzie jest teren prywatny i pod jaki cel należy wykupić i w jakim metrażu. A jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy do Pani Naczelnik, czy do Prezydenta. Czy jeżeli ta proponowana uchwała wejdzie w życie, czy pan prezydent niezwłocznie wykona odwodnienie po całej jakby formule jakby planowniczej, nie wiem jak to nazwać, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to czy pan prezydent deklaruje, że niezwłocznie wykona odwodnienie ulicy Rytla, żeby po prostu przynajmniej jeden problem mieszkańców został rozwiązany? Chyba do pana prezydenta. Pytanie. Do pana prezydenta. Panie radny, no wszystko zależy, co uważamy za niezwłocznie, ale ja chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że głównym postulatem mieszkańców było to, że nie zgadzali się na budowę w pobliżu budynków wielorodzinnych, czy popularnych bloków. I drugi postulat, który zgłaszany, to było to, że właśnie są zalewani przez jakieś większe opady deszczu, to gromadzi się woda w garażach i po prostu nie ma gdzie odpływu. I tu nawet bez względu, czy kiedyś uda to zrobić, bo chodziłoby jeszcze o zamianę tych działek, ale żeby w ogóle dokonać odwodnienia, no musimy pewnie, żeby wejść i zacząć pracować, musi być to teren miasta, a w tej chwili terenem miasta nie jest, więc wszystko zależy od tego, kiedy uda się zrobić wymianę i żeby teren był miejski, żeby pewnie mógł rozpocząć pracę. Bo inaczej pewnie nie może wejść i mieszkańcy w dalszym ciągu będą zalewani. To jest po prostu tyle. Rozumiem. Czyli teraz tak naprawdę tutaj jakby tak podsumowując, jakby tutaj pismo pani tutaj jakby z 26 października i jakby to wyłożenie jakby do studium, to można powiedzieć, że to jest niejako jakiś kompromis, czyli tam, gdzie miał powstać blok, powstaje zabudowa jednorodzinna, a w drugiej strony do ulicy ma powstać zieleń, a z drugiej strony nie wykluczamy wielorodzinnej, choć jak tutaj pani sama podała w piśmie, skoro sami właściciele się nie interesują tym obszarem, czyli jak do tej pory oni się interesowali, czyli teoretycznie nie jest powiedziane, że od razu zaczną wycinać tam cokolwiek, czyli mogą dalej to trzymać i trzymać jako kapitał na zabezpieczenie kiedyś czegoś. Tak, w tym momencie tam nie ma planu, czyli cały czas jest możliwość wystąpienia na przykład o decyzję o warunkach zabudowy na terenie, gdzie w projekcie planu mamy drogi. To jest własność prywatna w tym momencie, czyli jest możliwość takich podjęcia decyzji przez osoby prywatne. Natomiast w tym projekcie uchwały zaproponowanej przez pana prezydenta jest to, że wokół bloku ulicy Rytla z jednej strony zabudowa jednorodzinna, czyli tak jak mieszkańcy chcieli, jest pozytywnie w jakiś sposób potwierdzone to, natomiast z drugiej strony mają bufor zieleni, która ich oddziela od innej przestrzeni. A jeszcze jedno może takie pytanie, tak mi się nasuwa, przepraszam, że kogoś tam zanudzam.
to jeżeli teraz ta uchwała nie przejdzie i będziemy procedować starą z 19 roku, teoretycznie, nie proszę mnie tak poprawić, jeżeli uchwalimy plan zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem zieleni bez możliwości zabudowy, właściciel będzie mógł się starać od miasta o wypłatę odszkodowania z racji utraconej wartości gruntu? Coś takiego jest? Jeżeli będzie uchwalony plan w tym kształcie, w którym teraz jest zaproponowany uchwałą z 19 roku Państwa Radnych, w mojej ocenie będzie mógł występować o wykup terenu plus o odszkodowanie, czyli obniżenie wartości. Czyli dwukrotnie niekorzystne i pomimo, że wydałem pieniądze, nie będzie pieniędzy, powiedzmy, na odwodnienie czy drogi. A nie tak, oszukujmy się, tam dopóki droga nie powstanie, to teren 3.1 MW jest bezpieczny, dopóki drogi tam jakiejś normalnej nie będzie, a odwodnienie będzie można zrobić bez konieczności budowy drogi, bo wystarczy tylko media w ziemi położyć. To znaczy problem jest tego typu, że tam jest kanał deszczowy FI-1000, do którego należy się podłączyć i on jest w obszarze, gdzie my w planie wyznaczamy drogę. Jest to na dzień dzisiejszy teren prywatny, czyli może właściciel powiedzieć, proszę zabrać ten kanał. No tak, ale jeżeli my będziemy właścicielami, to wystarczy, nie musimy od razu budować drogi, możemy się wpiąć i w tym jakby trochę zabezpieczyć ten teren 3.1 MW przed kolejną zabudową. Tak, czyli istotą wykonania sieci jest przede wszystkim własność miasta jako pasów drogowych. Nie budowanie samej drogi, tylko własności miasta. Dziękuję ślicznie. Ja będę głosował za tą uchwałą, gdyż rozwiążę przynajmniej to jeden z problemów właśnie, jeżeli chodzi o mieszkańców Frytla, czyli zalewanie. To, co pani tutaj, pani Sysik, dobrze mówię? Tak, Sysik mówiła i pokazywała filmik na lipcowej chyba sesji, czyli czerwcowej sesji. Czerwcowej, tak. Tak, odnośnie zalewania. Jeżeli to miałoby być wykonane w pierwszej kolejności po uregulowaniu kwestii formalnych, to jestem jak najbardziej za. A resztę zawsze możemy później przeprocedować i w pewien sposób jeszcze znaleźć kolejne kompromisy idące w obie strony. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Przypominam, że wykorzystał dwa czasy. O głos prosiła pani radna Iwona Orzełowska. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni panie prezydencie, szanowni mieszkańcy. Pani naczelnik, szanowna pani naczelnik. Ja mam taką refleksję, ale jednocześnie pytanie, ale podzielę się, że powinniśmy w XXI wieku żyć troszkę w większej świadomości i symbiozie z naturą. Więc ja z tego pisma dzisiaj wyczytanego od mieszkańców, które jest ostatnim, wnioskuję, że właśnie to mieszkańcy próbują uzyskać. Ja rozumiem problemy techniczne, rozumiem, że miasto ma kłopoty finansowe i stara się najmniejszym kosztem zadowolić, wszystkie problemy rozwiązać. Natomiast nie możemy się pozbywać tych miejsc, które są coraz rzadsze w mieście. Ja się nie dziwię mieszkańcom, że chcieliby rozwiązania problemu w sposób, który by zostawił bardzo duży pas zieleni, a jednocześnie mógł tam spowodować, że ta droga, potrzebne pasy do infrastruktury powstaną. Proszę mi powiedzieć, czy nie ma naprawdę żadnego innego kanału przejścia, który by nie burzył i był kompromisem dla tych mieszkańców, bo tą sprawę trzeba załatwić. Nie można, żeby przez wiele lat zalewało te mieszkania, ale też nie można odpowiedzieć dzisiaj pozytywnie opiniując tej uchwały, że nie macie racji. Zieleń się nie liczy, płuca się nie liczą. To się liczy i za chwilę będzie się liczyło coraz bardziej. Proszę, niech pani mi powie, czy naprawdę nie będzie tam żadnego innego sposobu? Pani radna, w tym momencie jest propozycja prezydenta, żeby uwzględnić uchwałę państwa radnych z tamtego roku,
gdzie 3200 metrów kwadratowych pozostaje zielenią. W projekcie planu mamy zabudowę. W drugiej strony przy Rytla 11 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Natomiast na terenie odsuniętym od ich nieruchomości jest zaproponowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z możliwością poprowadzenia dróg, w pani, których... Pani znowu językiem branżowym próbuje odsunąć zawartość mojego pytania. Ja się bardzo prosto, jak laik w tym temacie, próbuję dowiedzieć. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby poprowadzić tam drogę? I mieszkańcy też uważam, że w większości nie znają wszystkich nomenklaturowych, branżowych nazw. Taką poproszę krótką odpowiedź. Inna możliwość poprowadzenia drogi to są decyzje ZRID-owskie, które zdecydowanie są droższe, dlatego że wtedy się wypłaca odszkodowanie. Rozumiem, ale są takie możliwości. Jest podstawa prawna do wydania decyzji ZRID-owskiej. Dobrze, to chciałam wiedzieć i rozumiem wszystko, wszystkie problemy, natomiast jeżeli mieszkańcy tych bloków nadal podważają i uważają, co zostało w tym piśmie zawarte, że jedna osoba, naczelnik pani we własnej osobie tylnymi drzwiami próbuje wrócić do poprzednich koncepcji, chciałabym nie wierzyć, że to tak jest, natomiast myślę, że dobrze by było chociaż o miesiąc odsunąć procedowanie tego problemu i żeby się wszyscy mogli jeszcze nad tym zastanowić. Dlatego ja będę przeciw. Dziękuję pani naczelnik, dziękuję pani przewodniczący. Dziękuję pani radnej. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Tak, tylko chwilkę, króciutko. Bardzo proszę, pan przewodniczący Olecki. Może tylko króciutko, pani naczelnik, to mogliśmy o tych niepokojach pani związanych z tą uchwałą 10/108/2019 dotyczącej budowy, znaczy wyłączenia zabudowy, no to tak jak mówiłem, proponowałem, że tam po tych słowach wyłączenie zabudowy można było dopisać z wyjątkiem dróg i obiektów infrastruktury technicznej. Mielibyśmy ten temat dróg i innych tych obiektów infrastruktury technicznej załatwiony. Ale drodzy państwo, to była taka dygresja, natomiast drodzy państwo, no my, wydaje mi się, że w pewien sposób Rada Miasta w czerwcu podjęła decyzję, gdzie jakby zgodziła się intencjonalnie z propozycją z mieszkańców. Ja przypomnę tylko, że tak pobieżnie, szybciutko licząc, wszystkie petycje, wszystkie w tej sprawie zgłoszenia mieszkańców, no to myślę, że nazbierałoby się około kilkaset, myślę, że około 800 mieszkańców podpisało się pod tymi uwagami, które Rada Miasta uwzględniła w czerwcowej uchwale. No, tą uchwałą jakby zupełnie zmienilibyśmy kształt i powrócilibyśmy właśnie do czegoś zupełnie innego, wbrew intencji mieszkańców. A tak naprawdę no, to chyba mamy właśnie uwzględniać wolę mieszkańców i jakby działać w ich interesie. No, nie bardzo rozumiem, jakim kompromisem jest w tej chwili ta uchwała, bo ja tutaj kompromisu nie widzę, skoro sami mieszkańcy nie widzą w tej uchwale korzyści płynących dla swojego otoczenia. Będę przeciw tej uchwale, chociażby właśnie z tego tytułu, że kilkuset mieszkańców jest przeciwna tym zmianom. Myślę, że można osiągnąć kompromis, ale powinien on wyglądać w zupełnie innym kształcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, czy można? Czy jest kolejka proszę, jeszcze? Pan radny Robert Gryszka. Ja odniosę się zarówno do głosu pani radnej Iwony Orzełowskiej, jak również do głosu pana przewodniczącego Roberta Chojeckiego. To, co powiedziała pani naczelnik o tym, że istnieje inne rozwiązanie, tylko ono jest bardziej kosztowne dla miasta. Myślę, że nie wolno go z tego powodu skreślać, a przede wszystkim nie wolno podejmować zaproponowanego przez panią naczelnik rozwiązania, ponieważ ono odbyło się największym kosztem mieszkańców, a myślę, że my jako radni miasta zostaliśmy przez tych mieszkańców wybrani, więc dla mnie to jest niepojęte, żeby kosztem mieszkańców szukać takiego kompromisu. Uważam, że tak być nie powinno, dlatego ja również będę głosował przeciwko tej uchwale.
Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Oraz trzeci pan radny Sebastian Hunder. Już co prawda nie uczestniczyłem w tych pierwotnych jakby pracach, ale z tego co ja pamiętam z czerwca to było około 100 paru osób w petycji, teraz jest 54, więc te kilkaset to jest grubo, grubo za dużo, biorąc pod uwagę nawet i sumę tego, to i tak się podpisują te same osoby, więc to tak kilkuset fajnie brzmi, ale chyba to nie jest prawdziwe stwierdzenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie, no to ja tylko chciałem powiedzieć ad vocem, no, że to niech pan radny pójdzie w okolice Wintera, Rytla i policzy mieszkańców dobrze, którzy protestują przeciwko tej uchwale. Jak pan dobrze powiedział, nie uczestniczył pan od początku, więc nie może pan precyzyjnie określić. Taką chociażby liczbę mamy podaną przez samych mieszkańców, a było w tej kwestii kilka petycji i jest zapowiedź następnej petycji. Także no nie będę się spierał w kwestii ilości mieszkańców. Taką liczbę podają sami mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko dopytam pani naczelnik. Panie przewodniczący, dwa słowa. Bardzo proszę, panie wiceprezydencie. Dziękuję. Tutaj odnośnie tego, że Rada Miasta podjęła taką decyzję, a teraz musiałaby częściowo zmienić, to nie jest to pierwszy przypadek i zapewne nie ostatni, bo chociażby w czerwcu Rada Miasta podjęła decyzję o sprzedaży działek na ulicy Borówkowej, a dwa miesiące później zmieniła decyzję i tego już ma to nie wyraziła. Także to jest najświeższy przykład, który był kilka tygodni temu. Natomiast jeżeli chodzi o to, ja rozumiem, że pani radna Orzełowska pytała się nie tyle o koszty czy sposób zmiany, tylko czy jest inne miejsce, tak? Dobrze zrozumiałem, czy w innym miejscu, w inny sposób można by było podłączyć, odwodnić ten rejon, tak, pani radna? Bo to chyba o to chodziło, a nie o planowane koszty, bo tu pan radny Gryczka to przedstawił to, że miasto chce za wszelką cenę oszczędzać. Nie, chodzi o to, że sposób i miejsce podłączenia jest jedno, bez względu na koszty. Panie przewodniczący, ja będę chciał ad vocem do pana prezydenta. Dobrze. Także chodzi mi o to, że tu naprawdę nikt nie chce robić na złość mieszkańcom, tylko wydaje nam się, żeby wilk był syty i owca cała, bo ja przypomnę, mieszkańcy protestowali przeciwko budowie bloku, nie chcieli tam bloku. Ich życzeniom stało się zadość, ale zgłaszali też problemy, że są zalewani. No więc teraz to jest wszystko w rękach mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Robert Gryczka. Panie prezydencie, z całym szacunkiem dla pana, ja nie użyłem słów, że za wszelką cenę. Broń Boże, takich słów nie powiedziałem. I nie to miałem na myśli, tylko powiedziałem, że nie kosztem mieszkańców, że to owszem dla miasta będzie duży koszt, większy z tymi odszkodowaniami, ale powiedziałem tylko i wyłącznie nie kosztem mieszkańców. Nie użyłem słów za wszelką cenę. Bardzo proszę. Nie, przepraszam, może to pana interpretacja, bardzo pana radnego przepraszam. Dobrze, dziękuję. Pani naczelnik, ja dopytam, bo pani tam w swojej wypowiedzi mówiła, że plac zabaw nie może tam powstać, jeżeli chodzi przy zieleni. Zieleń parkowej, jeżeli jest zabrana. Zakaz zabudowy, to tak. Ale może. Jeżeli mówimy o zieleni, pani naczelnik, i zieleni parkowej, to nie ma to nic wspólnego. Plac zabaw może przy zieleni powstać. Bez ale jest zabudowy. Zapis w uchwale, zakaz zabudowy. Jeżeli zmienimy ten zapis, to co mówił pan wiceprzewodniczący Robert Krajewski taki, no to wtedy będzie ta możliwość. Ja już nie chcę tutaj, panie naczelnik, ja już nie chcę tutaj w dyskusję akademicką w tej chwili już wchodzić. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Czy ja jeszcze mam głos, panie przewodniczący, bo ja nie wiem, czy teraz. Ostatni, bo jeden był ad vocem. Dobrze, to króciutko, tylko jeżeli mam ostatni, to króciutko, tylko szanowni państwo. Panie radny, jak przepraszam, panie wiceprzewodniczący, panie radny Sebastianie Hunder, mógłby pan sobie złośliwości zachować dla siebie? Ale
Ale bardzo pana proszę, dlatego trzeci raz zabiera głos pan radny Robert Kojecki, bo jeden głos był ad voce, który na początku od razu mówił. Bardzo proszę. Zakończyłem dyskusję z panem. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący. Szanowni państwo, i przede wszystkim myślę, że to bardzo króciutko, nie chcę zabierać czasu i przedłużać. Myślę, że ten kompromis, szanowni państwo, jeszcze nie został osiągnięty, tak jak widać właśnie po tej korespondencji, która cały czas wpływa, a w tej korespondencji jest zapowiedź kolejnej petycji. Także ten kompromis jeszcze nie został osiągnięty, jeżeli chodzi o ten obszar. Myślę, że jeżeli nie zakończenie procedowania, odrzuceniem tej uchwały, to na pewno zasadne jest w tej chwili odłożenie tej uchwały do momentu konsultacji z mieszkańcami, do momentu wpłynięcia kolejnej korespondencji i do momentu osiągnięcia realnego kompromisu dla tego obszaru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Jeżeli nie widzę, przejdziemy do głosowania. Jeszcze raz odczytam tą uchwałę. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 czerwca 2019 roku nr 10/108/2029 Rady Miasta Siedlce w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, część A, wraz z autopoprawką. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Szanowni państwo, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie radnych. Cabaj Janusz. Jestem przeciw. Głos przeciw. Chaberski Krzysztof. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Chojecki Robert. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Drabio Maciej. Wstrzymuję się od głosu. Głos wstrzymujący. Gryczka Robert. Przepraszam, wyciszyłem się. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Hunder Sebastian. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Głos wstrzymujący. Myszkowski Jerzy. Jacku, panie radny. Głośnik. Wstrzymuje się. Głos wstrzymujący. Nowak Maciej. Jestem przeciw. Orzełowska Iwona. Jestem przeciw. Głos przeciw. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Trudna decyzja, głosuję przeciw. Głos przeciw. Sikorska Teresa. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Skup Hanna. Pani radna Skup. Głosuję za. Głos za. Pani Marta Sosnowska. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Pan Grzegorz Staręga. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Głosów za 4, głosów przeciw 10, głosów wstrzymujących 3. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Punkt 10 naszych obrad.
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność miasta Siedlce, położonej w Siedlcach na osiedlu Tysiąclecia. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych ma do tego punktu jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za, przepraszam. Chaberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręka Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Siedlcach przy ulicy Floriańskiej 19. Pozytywna opinia Komisji Finansów wraz z autopoprawką do uzasadnienia. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę, Pan Radny Janusz Sabaj. Dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie. Czy nie lepiej byłoby udostępnić ten lokal samotnej matce z moimi dziećmi lub rodzinie z osobą niepełnosprawną, ponieważ lokal jest ten w centrum miasta i na parterze, uważam za bardzo dobrą lokalizację dla takich osób, blisko do sklepu, do lekarza. No a ponadto, Panie Prezydencie, niech sprzedamy ten lokal, to uszczupli zasoby mieszkaniowe naszego miasta. Halo, Panie Prezydencie, pytanie do Pana. Czy jest Pan Prezydent Szczepanik z nami? Poczekamy chwileczkę. Pan Radny Janusz Sabaj przygotuje się do powtórzenia tego pytania. Dobrze. Słucham. Panie Prezydencie, Pan Radny Janusz Sabaj za chwilę powtórzy pytanie. Bardzo proszę. Tak, słucham. Panie Prezydencie, powtórzę pytanie, które zadałem wcześniej. Tak. Dotyczące tej sprzedaży tego lokalu na Floriańskiej 19.
I czy nie lepiej byłoby udostępnić ten lokal samotnej matce z moimi dziećmi lub rodzinie z osobą niepełnosprawną, ponieważ lokal jest w centrum miasta i na parterze. I uważam, że bardzo dobra byłaby lokalizacja, bo blisko dostępu do lekarza. A ponadto sprzedaż tego lokalu no, uszczubliłaby za zasoby mieszkaniowe naszego miasta. To znaczy, jeżeli chodzi o lokal dla w takich sytuacjach kryzysowych dla rodzin, to w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie taki lokal został już wyodrębniony, jeśli mnie pamięć, to byli na ulicy Kochanowskiego. Dlatego na razie według tego, co rozmawialiśmy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodziny, oni nie zgłaszali dodatkowych potrzeb, więc dlatego nie braliśmy tego pod uwagę. A tam pismo wpłynęło od pani z ulicy Stykulskiej i to bliska lokalizacja, czy miasto rozważało taką sytuację, żeby tam może to panią umieścić, bo ta pani jest schorowana, starsza osoba, a to mieszkanie na parterze, myślę, że byłoby bardzo dobre dla tej pani. Panie radny, ja w tej chwili nie odpowiem panu w 100%, ale chodzi o to, żeby jakakolwiek osoba dostała mieszkanie z zasobu mieszkań komunalnych lub socjalnych, muszą być spełnione wszystkie szereg takich warunków, bo to nie wynikające z chęci czy niechęci miasta, ale musi spełniać osoba odpowiednie dane o dochodzie i szereg innych tych takich przepisów, więc ja być może, że jeżeli ta pani napisała takie podanie, ale nie wiadomo, być może to podejrzewam, że sprawa jest w udziale gospodarki komunalnej, jeżeli się zorientuje, ale to chodzi o to, że liczba oczekujących jest bardzo duża i w tym momencie decyduje po prostu kolejne zgłoszenia. Tak jak na oczekiwanie na mieszkania komunalne jest oficjalnie dostępna lista osób oczekujących, co roku 20 parę osób dostaje mieszkania i następne osoby czekają po prostu w kolejce. Więc tutaj w tym momencie całym szacunkiem i z empatią do problemów tej pani, to proszę mi wierzyć, że każda osoba, która przychodzi do Urzędu Miasta, przychodziła, bo teraz jest ten, to każdy uważa, że jego problem jest największy, sytuacja jest wyjątkowa. Nie jesteśmy w stanie naraz pomóc wszystkim. Chcielibyśmy, ale niestety pula mieszkań jest taka, nie inna i po prostu możemy pomagać na tyle, na ile nas stać. No tak, panie prezydencie, to właśnie mówię, no mieszkanie w centrum miasta i sprzedajemy, takie mieszkanie jest dwupokojowe, no i oczywiście uszczuplamy zasoby mieszkaniowe, a kolejka się będzie w dalszym ciągu wydłużała. Oczekujących oczywiście. Czy jest pan naczelnik Piesio? Bardzo proszę, panie naczelnik. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po prostu realizujemy uchwałę Rady Miasta o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Lokale w określonych budynkach, w tym również przy Floriańskiej 19, te, które, dla których są zawarte umowy najmu bądź są wolne, zgodnie z tą uchwałą my te lokale przeznaczamy do sprzedaży. Pierwszy podstawowy cel, który chcemy osiągnąć, to jest wyjście miasta Siedlce ze współwłasności z tych nieruchomości. Miasto ponosi dość duże koszty wszelkich opłat związanych z administrowaniem tejże nieruchomości i wszystkich innych tam, gdzie jest współwłasność. Systematycznie sprzedajemy lokale w takich budynkach i tak się dzieje również na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej 19, gdzie udział miasta jest już, można powiedzieć, mały. No dobrze, ale panie naczelniku, dopytam. Tu sprawy też nie załatwimy, bo my tam mamy 3 mieszkania, a nie tylko to jedno. Jakby to jedno było mieszkanie, załatwiamy sprawę i nie mamy tam i kosztów. I przed kilku laty sprzedaliśmy też lokal mieszkalny, bądź sprzedajemy najemcom i ten udział miasta, mówię, systematycznie się zmniejsza. Dążymy do tego, żeby miasta nie było tam jako udziałowca. No dobrze, panie naczelniku, a co z kolejką oczekujących na mieszkania, bo tutaj mieszkanie dla nas jest... Ja wspomniałem, panie radny, już na początku, realizujemy uchwałę Rady Miasta Siedlce. Wychodzimy ze współwłasności z tych nieruchomości
i te lokale są przeznaczane do sprzedaży. To jest nadrzędna uchwała. Tą uchwałą, tą szczególną teraz, realizujemy tę uchwałą kierunkową. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu, dziękuję panu naczelnikowi. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? No, panie przewodniczący, jeśli można poprosić. Bardzo proszę, pani radna Marlena Puzia. Dziękuję. Skoro jest pan naczelnik Piesio, ja mam pytanie, bo wydaje mi się, że tutaj w przypadku tej pani z Sekulskiej, o której pan radny Janusz wspominał, tam jest chyba propozycja zamiany mieszkania. Wydaje mi się, że taki dokument przemknął mi gdzieś w dokumentach przesłanych z Rady Miasta. Panie naczelniku, czy tam zaproponowano tej mieszkance zamianę mieszkania? Pani radna, trudno jest mi się wypowiedzieć, po prostu jest to kompetencja innego wydziału. Ja dostaję polecenie przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Oczywiście jest to wcześniej dokładnie analizowane, w jakim kierunku powinno to pójść. Także tutaj, jeżeli być może dysponuje raczej tą informacją pan prezydent. No, wydawało mi się, że pan, panie naczelniku, jest za osób, które dużo wiedzą i szeroko. Dziękuję pani radna. Czasem się z tą wiedzą spieramy, ale dziękuję za te słowa. Dobrze, dziękuję ślicznie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Króciutko, panie przewodniczący, poproszę. Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący. No, kiedyś, bo widzę, że rodzi się wiele pytań, wiele kontrowersji, a może wiele pytań, no może nie kontrowersji, ale wiele pytań dotyczących gospodarki mieszkaniami. Kiedyś, przypomnę jeszcze w tamtej kadencji, w minionej kadencji, sam uczestniczyłem we wszystkich sprawach mieszkaniowych, dlatego że komisja, nazwijmy to, może obszar mieszkaniowy był włączony w obszar działalności Komisji Gospodarki, gdzie właśnie był ten obszar mieszkaniowy. W tej chwili zdaje się, że Komisja Mieszkaniowa jest wyłączona zupełnie z tego obszaru. Gospodarka, Komisja Gospodarki Miejskiej tutaj nie zajmuje się, zdaje się, w ogóle tym obszarem przydzielania. Mówię o przydzielaniu mieszkań, rozpatrywaniu podań. Wiem, że tam w tej komisji są, zdaje się, oddelegowani radni do tej komisji, ale to chyba decyzją prezydenta. Nie mamy informacji pełnej na ten temat. Ja mówię, nie mamy informacji może w swoim przypadku. Nie mam informacji pełnej na ten temat. Chodzi mi o gospodarkę mieszkaniową. I bardzo żałuję, że taka komisja została oddzielona jakby od ogólnej pracy komisji radnej. Jakby jest oddzielnym tworem i nie ma pełnej informacji, przynajmniej ja nie mam pełnej informacji o pracy tej komisji. Być może mogą wypowiedzieć się państwo radni, którzy uczestniczą w obradach tej komisji, którzy należą do tej komisji, bo ja niestety nie należę i pełnego obrazu gospodarki mieszkaniami nie mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie widzę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie rady. Panie przewodniczący, mogę jeszcze kwestii wieszczą, nie? Dwa słowa. Bardzo proszę, panie wiceprezydencie. Więc tutaj w międzyczasie wykonałem telefon, bo nie byłem pewny, nie chciałem państwa wprowadzać w błąd. O tej pani, o której wspominał pan radny Cabaj i pani radna Marlena, to ta pani dostała propozycję mieszkania w nowym bloku na parterze na ulicy Mynarskiej 14, z tym, że tłumaczy się, że nie chce się wyprowadzać, ponieważ jest w podeszłym wieku, zdrowie jej nie dopisuje i tak dalej, tak dalej. Także to nie jest tak, że nie proponowaliśmy. Było kilka propozycji. Ostatnia to była Mynarska 14 na parterze, także też spełniające te warunki, które pan mówił. Natomiast co do pracy komisji, jeżeli można do pana przewodniczącego Chojeckiego, to jeśli nie myli, to w komisji są przedstawiciele właśnie Rady Miasta. Jest pani radna Monika Polak, jest pan radny Krzysztof Haberski, plus jeszcze są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I to jest wszystko przejrzyste, transparentne. Nie ma miejsca na jakiekolwiek rzeczy, że tak powiem, chowanie pod stołem. Cała dokumentacja, przejścia, wszystkie osoby, które
ewentualnie uważają, że nie dostali mieszkania, bo coś tam tego, jest droga odwoławcza. Komisja chodzi, odwiedza te osoby we wszystkich lokalach, w których te osoby mieszkają. Także nie wiem, jak może być jeszcze bardziej przejrzyście, panie przewodniczący. Dziękuję. Panie przewodniczący, ja poproszę ad vocem, dobrze? Bardzo proszę, panie przewodniczący. W żadnym swoim słowie, panie prezydencie, nie zarzucałem, że nie ma przejrzystości działania tej komisji. Po prostu wyraziłem swój żal, bo kiedyś taka komisja była włączona w obrady komisji rady i jakby była w szerszym stopniu dostępna, pełen obraz gospodarki mieszkaniami. W tej chwili nie mam takiego pełnego obrazu, co absolutnie nie twierdzę, że nie jest przejrzyste. Dlatego też między innymi prosiłem o to, żeby radni, którzy pracują w tej komisji, wypowiedzieli się na ten temat. I to tyle. Nie zarzucam państwu braku transparentności. Oczywiście, to ja to jestem całkowicie, tu w tym momencie się całkowicie z panem przewodniczącym zgadzam. Nie ma problemu, żeby przynajmniej raz na kwartał, powiedzmy, w czasie obrad, nawet obrad Komisji Gospodarki Miejskiej, złożyć taką wyczerpującą informację, jak wygląda pula i sposób stanu spokojnie na pozycji mieszkania. Oczywiście, że tak. Dobrze, dziękuję ślicznie panu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Jeżeli nie widzę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Cabaj Janusz. Wstrzymuję się. Głos wstrzymujący. Chaberski Krzysztof. Czuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głos wstrzymujący. Głos wstrzymujący. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Wstrzymuję się od głosu. Głos wstrzymujący. Hunder Sebastian. Głos za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Głos za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Wstrzymuję się. Orzełowska Iwona. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Nie słyszymy się. Głośnik proszę włączyć. Wstrzymuję się. Głos wstrzymujący. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głos wstrzymujący. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 6. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 11a. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Domanickiej. Jest pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej oraz pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk. Cabaj Janusz. Jestem za. Głos za. Chaberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Puzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za.
Sosnowska Marta. Głosuję za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Dziękuję. Głos za. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 11b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/21/94 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 22 lipca 1994 roku w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organów. Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Można jedno zdanie, Panie Przewodniczący? Bardzo proszę, Pani Radna. Poprosiłabym o uzasadnienie tego projektu uchwały, ponieważ brzmi to dość groźnie, jakby sobie chcieli tutaj radni, nie daj Boże, podnosić diety i żeby nikomu nic takiego do głowy nie przyszło z mieszkańców Siedlec. Poproszę o uzasadnienie, żeby to zostało wyartykułowane. Dobrze, oczywiście jest to sprawa, można to określić w ten sposób, że techniczna, ponieważ teraz procedujemy online czy też hybrydowo i to jest po prostu z tym związane. Ale jeżeli Pani Radna sobie życzy, to odczytam. Artykuł 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dał podstawę odbywania posiedzeń Rady i Komisji w sposób zdalny. Artykuł 15 ZZX. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie, tak zwany zdalny tryb obradowania. Punkt drugi. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Punkt trzeci. Przepisy ustępu 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie. Przedłożony projekt uchwały dostosowuje obowiązujące przepisy wewnętrzne do uregulowań ustawowych. Wydaje mi się, że to ostatnie zdanie jest najbardziej klarowne. Ślicznie dziękuję. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Wstrzymuję. Głos wstrzymujący. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Zarządzam zakończenie głosowania.
głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 16, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej miasta Siedlce. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Głos za. Koc Andrzej. Głos za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos Buzia za. Marlena. Głosuję przeciw. Głos przeciw. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 16, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2020-2037. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Wstrzymujemy się od głosu. Głos wstrzymujący. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Głos wstrzymujący. Orzełowska Iwona. Wstrzymuję się. Głos wstrzymujący. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Dziękuję. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 14, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2020 rok. Jest pozytywna opinia Komisji Finansów. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Wstrzymuję się od głosu. Głos wstrzymujący. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Przepraszam. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Hunder Sebastian. Głosuję za.
Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Głosuję za. Głos za. Nowak Maciej. Wstrzymuję się. Orzełowska Iwona. Wstrzymuję się od głosu. Głos wstrzymujący. Polak Monika. Głosuję za. Głos za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos dziękuję. Za. Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Głosów za 14, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 15. Informacje Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Urzędu Skarbowego w Łukowie, Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta na temat analizy oświadczeń majątkowych. Czy do tej informacji ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytania? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 16. Przyjęcie protokołów 16 i 17 sesji. Niestety musimy oddzielnie głosować, dlatego troszeczkę dłużej to potrwa. Jeżeli chodzi o protokół 26, czy ktoś z Państwa radnych ma do tego protokołu jakieś uwagi, pytania? Jeżeli nie widzę, nie słyszę, zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie rady. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Funder Sebastian. Głosuję za. Głos za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Za. Głos za. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Głos Buzia za. Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Skup Hanna. Głos za. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Głosuję za. Głos za. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Zarządzam dziękuję. Zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 17, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że protokół został przyjęty bez uwag. Kolejne przyjęcie protokołu 27 sesji, przepraszam. Czy jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Zarządzam rozpoczęcie głosowania. Bardzo proszę o wyczytywanie nazwisk. Caba Janusz. Jestem za. Głos za. Haberski Krzysztof. Głosuję za. Głos za. Chojecki Robert. Głosuję za. Głos za. Drabio Maciej. Głosuję za. Głos za. Gryczka Robert. Głosuję za. Głos za. Funder Sebastian. Głosuję za. Ignaciuk Roman. Za. Głos za. Koc Andrzej. Za. Głos za. Myszkowski Jerzy. Wstrzymuję się, bo mi nie było. Głos wstrzymujący. Nie. Nowak Maciej. Jestem za. Orzełowska Iwona. Jestem za. Głos za. Polak Monika. Głosuję za. Buzia Marlena. Głosuję za. Głos za. Sikorska Teresa. Głosuję za. Głos za. Skup Hanna. Głosuję za. Głos za. Sosnowska Marta. Wstrzymuję się. Głos wstrzymujący. Staręga Grzegorz. Głosuję za. Głos za. Zarządzam dziękuję. Zakończenie głosowania.
głosowaniu wzięło udział 17 radnych, głosów za 15, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących 2. Stwierdzam, że protokół 27 sesji został przyjęty bez uwag. Szanowni Państwo Radni. Panie Przewodniczący, czy ja mogę jeszcze dwa słowa w zamknięciu? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy, ze względu na charakter dzisiejszego spotkania, na sesję Rady Miasta, chciałem, patrząc na, przyglądając się tej sytuacji rosnącego zagrożenia epidemiologicznego i tej rosnącej ilości zakażeń, chciałem wszystkim siedlczanom, mieszkańcom Siedlec regionu złożyć serdeczne życzenia powrotu do zdrowia i przede wszystkim zdrowia. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ze względu na sesję Rady Miasta, chciałem życzyć zdrowia przede wszystkim panu prezydentowi, wszystkim radnym, którzy zmagają się z chorobą, w tej chwili z chorobą COVID-19, panu skarbnikowi, wszystkim urzędnikom miejskim, którzy również zmagają się z objawami choroby. Wszystkim Państwu życzę powrotu do zdrowia i powrotu do obowiązków służbowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosiła jeszcze pani radna Iwona Żółska. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy. Chciałabym tutaj wyrazić swoje zaniepokojenie. Wiemy, jaka jest sytuacja w Polsce. Żyjemy w kraju demokratycznym. Pewne zasady życia w demokracji zostały zachwiane i wiele kobiet w Polsce nie zgadza się na istniejący, proponowane zmiany, które są według kobiet nie do przyjęcia. Natomiast nie to jakby tutaj jest istotą tej mojej wypowiedzi. Chciałabym tylko się dowiedzieć, czy prawdą jest, że jeden z radnych miasta Siedlce, czyli osób, które powinny dbać o miasto, na młode dziewczyny w mieście wyprowadzał bojówki. Mężczyzn, którzy w czarnych kombinezonach, w czarnych ubraniach doprowadzali do tego, że jedna z dziewcząt została, była kopana w brzuch. Chciałabym bardzo kategorycznie wyrazić swój sprzeciw jako kobiety. Według mnie takie działania są naprawdę niedopuszczalne. Jeżeli to jest prawda, chciałabym to wiedzieć, bo znam to z opisów medialnych. I bardzo serdecznie również wszystkich poprosić o to, żebyśmy jednak szanowali prawa kobiet i osoby, które wyrażają w sposób demokratyczny chęć utrzymania swoich praw, powinny być szanowane bez względu na sytuację. Ja bym tylko chciała się dowiedzieć, czy jest to prawda, co mówią media społecznościowe. Pani radna, jeżeli mogę swoje stanowisko wyrazić. Wydaje mi się, że to trzeba napisać w formie interpelacji, bo w tej chwili to pani na takie pytanie to nikt nie odpowie. Panie Przewodniczący, ja mogę ustosunkować się do tego, bo ja podejrzewam, że pani radnej chodzi o moją osobę. Panie Przewodniczący, nie udzielę panu głosu, bo to za chwilę się zamieni w jakąś taką... Nie, ale to bardzo przykro, jeżeli pan nie udziela mi głosu teraz w takiej sytuacji, kiedy... Panie Wiceprzewodniczący, na razie ja mówię, za chwilę panu dam głos. Pani radna, jeżeli pani coś wie i chce pani się dowiedzieć, no to ja proponuję naprawdę złożyć interpelację, bo ja sobie nie wyobrażam, że ktoś pani tak odpowie na to pytanie. Ale jeżeli pan przewodniczący bardzo... Dobrze, ja żadnych nazwisk nie użyłam. Momencik, jeżeli pan przewodniczący Robert Kojecki bardzo nalega, to mogę panu udzielić pani głosu. Panie, no to oczywiście krótko, bo to nie powinno być w tej chwili przedmiotem tej dyskusji, dlatego krótko. Pani radna nie musi używać mojego nazwiska, dlatego że moje nazwisko zostało podane przez właśnie media, dlatego ja rozumiem, że chodzi o moją osobę. No powiem bardzo wyraźnie i dobitnie, nigdy nie kwestionowałem i nie kwestionuję prawa do wyrażania swojej woli protestem. Absolutnie nigdy. Uważam również, że miejsce radnego jest tam, gdzie
dzieją się bardzo newralgiczne rzeczy dla funkcjonowania miasta, dla funkcjonowania mieszkańców miasta. Tam, gdzie mieszkańcy potrzebują wsparcia, także jestem tam, gdzie mieszkańcy potrzebują wsparcia i rzeczywiście jestem i uczestniczyłem w tak zwanej obronie katedry czy obronie kościoła, jak to niektórzy nazywają. Oczywiście w sposób bierny i haniebnym jest oszczerstwem. To muszę powiedzieć, że to jest plugastwo. Po prostu i haniebnym oszczerstwem jest łączenie mnie w jakikolwiek sposób z przemocą fizyczną wobec ludzi, którzy brali udział w proteście. Jest to haniebne, plugawe oszczerstwo. Nie pozwolę na szkalowanie mojego nazwiska i będę wyciągał wszelkie konsekwencje dopuszczone prawem wobec osób, które takie sugestie dopuszczają się takich sugestii. Dobrze. Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Szanowni państwo, chciałbym... Ja również dziękuję, że mogłem zadać to pytanie. Szanowni państwo, chciałbym wszystkim podziękować za sprawną sesję. No wiadomo, że po raz pierwszy się spotkaliśmy w takim systemie hybrydowym. Dziękuję państwu ślicznie za udział i życzę wszystkim państwu dużo zdrowia, jeszcze raz zdrowia i oczywiście dla wszystkich mieszkańców trzymajmy się, nie dajmy się, przestrzegajmy zasad epidemiologicznych i bądźmy zdrowi. Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Dziękujemy i nawzajem. Dziękuję, do widzenia państwu. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia państwu, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia państwu, bardzo dziękuję. Do widzenia państwu, jeszcze raz zdrowia życzę. Nie, bo to na niektórych pan był za.